Cześć, nazywam się Kinga Wittenbeck i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Witalna Podcast. W tym tygodniu w końcu miałam okazję zaprosić do rozmowy Olę, która jest dietetyczką i mieszka w Australii. Także kontynuujemy cykl Polki za granicą. Ola opowiedziała mi troszeczkę o życiu właśnie w Australii, o tym, jak nasza wizja tego kraju jest inna od rzeczywistości. Ola opowiedziała mi też o tym, co się tam je, czego się nie je, czego jej brakuje, jak wygląda tam Polonia, jak w ogóle wygląda sprawa dostania się do Australii i czy jest to trudne. Także jeżeli jesteś, mój drogi słuchaczu, zaciekawiony tym, jak się żyje w Australii, to serdecznie zapraszam Cię na naszą rozmowę i życzę naprawdę miłego odsłuchu. Cześć Ola! Cześć Kinga! Cześć, witam Cię! Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie mojego zaproszenia. Jestem bardzo podekscytowana, dlatego że zaraz powiesz oczywiście, skąd się łączymy. Ja tylko zdradzę na początku, że jest między nami aż 15 godzin różnicy, także zanim się połączyłyśmy i zanim to wszystko skoordynowałyśmy, to minęło trochę czasu, ale bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną. Może na początek mogłabyś się nam przedstawić i powiedzieć, czym się teraz zajmujesz? Ja jestem dietetykiem i zajmuję się prowadzeniem osób z różnymi zaburzeniami odżywiania. Moją pasją jest psychodietetyka. Opracowuję właśnie program pomocowy dla osób z ED. No i to jest takie moje główne zajęcie teraz. A ja już zdradzę, że łączymy się z Australii, a dokładnie z południową jej częścią, czyli z Melbourne. Dla Ciebie, Kingo, to pewnie było większe poświęcenie wstać tak wcześnie rano. Wiesz co, to nawet nie jest to dla mnie poświęcenie, ale byłam tak ciekawa, bo Australia w ogóle dla mnie jest tak odległym kierunkiem, że pozostaje w sferze marzeń. Ale jeszcze powiedziałeś, że zajmujesz się ED. Mogłabyś wytłumaczyć moim odbiorcom, naszym słuchaczom, co to w ogóle jest? Tak, oczywiście. Eating disorders, czyli jakby inaczej zaburzenia odżywiania. Mm-hmm. I że tak to jest właśnie też moja główna pasja, czyli zapobieganie, leczenie i właśnie odpowiedni program dla takich osób, które borykają się z takimi dolegliwościami. Mm-hmm. No to tutaj też mam dużo wspólnego. Ja się co prawda osobami na razie z zaburzeniami nie zajmuję, ale też idę bardziej w psychodietetykę, także tak. No to jest bardzo... Bardzo ciekawy temat naprawdę, także cieszę się, że mamy akurat taki wspólny tutaj, wspólne pole. Mm-hmm. A jak to się stało w ogóle, że ty wylądowałaś w Australii? Wiesz co, wiem, że Australia jest dla wielu osób właśnie takim kierunkiem, powiedziałabym, z marzeń, jak powiedziałaś sama. Mm-hmm. Dość daleko i też jakby ciężko się tu dostać. Sprawy takie wizowe są, no nie są zbyt łatwe do załatwienia. Ja tu jestem akurat już drugi raz, bo pierwszym razem akurat wybrałam się do Sydney. W tym roku właśnie jestem w Melbourne. To był taki po prostu spontaniczny wypad. Chciałam doświadczyć czegoś nowego, sprawdzić siebie, no jakoś tam nowy etap w życiu rozpocząć po prostu. Mhm. I wyjechałaś w ramach jakiegoś programu, czy tak zupełnie po prostu wybrałaś kierunek i zaczęłaś się starać? To było takie dość spontaniczne, ale przyjechałam tutaj sama, także bez żadnej pomocy. Mhm. Zorganizowałam sobie wizę, to był dość taki ciężki i żmudny proces, ale udało się w końcu po jakimś tam czasie. Mhm. No i tak się właśnie tutaj znalazłam. A jak wygląda taki proces wizowy? Bo ja mam tylko doświadczenia z Ameryką, ale nigdy nie słyszałam o wizach do Australii. Jest on dość skomplikowany. Trzeba po prostu przejść parę kroków, żeby taką wizę uzyskać. Czekaj, niech sobie przypomnę, bo tam było właśnie parę różnych wymagań, między innymi właśnie kwalifikacje, czyli 2 lata ukończonej uczelni wyższej,
odpowiednie środki na koncie do utrzymania się tutaj. Tam było chyba, zdaje się, 5000 dolarów na koncie australijskich. Dodatkowo właśnie badania zdrowotne, czyli właśnie dowód na to, że tam nic się nie dzieje z osobą poważnego. I to by było chyba na tyle. I tak mi się wydaje. Też miałaś jakąś rozmowę, bo ja starając się o wizę do Ameryki musiałam przejść taką bardzo szybką, ale jednak rozmowę i tam tak jakby wywiad. Tu nie było czegoś takiego akurat, także nie. Dlatego po prostu opierało się bardziej na wysłaniu właśnie online różnych takich wniosków. Tak. I takich właśnie dowodów bardziej, no, na przykład właśnie kwalifikacji, bądź tam wyciągu z konta bankowego. I ile już jesteś w Australii? Ja przyjechałam dokładnie w grudniu zeszłego roku, także będzie już minął mi rok niedługo. Tak. W takim właśnie okresie dość ciężkim, bo na początku tu mieliśmy te pożary, później no z kolei pandemia się zaczęła, także... A jak się teraz w tym momencie tam czujesz? Czujesz, że to może być taki twój drugi dom, czy dalej jeszcze ta Australia jest trochę dla ciebie obca? Australia jest w ogóle zupełnie innym miejscem niż Polska, także... Powiem ci, że tak, ja z wiekiem, im jestem starsza, tym jakby bardziej doceniam swój kraj. Aczkolwiek ostatnio po tym, co się tam dzieje, to no też tak ciężko tak się do tego odnieść właściwie. Aczkolwiek nie no, czuję się jak w domu. Czuję się jak w domu, to mówiłam, także mam tu też sporo znajomych, sporo osób, które mi jakoś tam mnie wspierają. Także jak najbardziej, tak. Myślę, że czuję się jak w domu. A powiedziałaś, że Australia jest jednak, że różni się od Polski. I tutaj chciałabym cię zaczepić trochę, jacy tam są w ogóle ludzie? No więc tak. Tak powiedziałabym, że kultura się dość solidnie różni od polskiej, w ogóle europejskiej. To jest taki trochę inny świat. Przede wszystkim mentalność jest w ogóle różna niż Polska. Na pierwszym miejscu wymieniłabym tutaj na przykład szczerość taką i bezpośredniość Polaków. Tego na przykład tutaj w ogóle nie ma. Tutaj właśnie raczej osoby są takie bardziej zachowawcze i po prostu bardziej owijają w bawełnę, można by powiedzieć, niż na przykład są takie bezpośrednie. Ja na przykład spotkałam się z tym, że wielokrotnie moje zachowanie uchodziło za niegrzeczne na przykład, bo ja jestem dość bezpośrednia w kontaktach, także na przykład to było takie zaskoczenie dla mnie. Ale na przykład też są bardziej Australijczycy otwarci przy kontaktach na przykład. Zagadują do ludzi na ulicy bez żadnego problemu, gdzie na przykład w Polsce wydaje mi się, że taka jeszcze... jest bardziej zamknięta kultura. Wydaje mi się też, że czy widzę, że po prostu tu są ludzie bardziej tacy ugodowi i skłonni właśnie do jakiegoś tam kompromisu, gdzie właśnie polska mentalność jest taka dość buntownicza, taka zbuntowana i Polacy mają w sobie takiego ducha bojowego. Nawet zresztą widać właśnie przy różnych jakichś tam politycznych rozterkach, to jest niewidoczne, to raczej właśnie są ludzie tacy bardziej, wiesz, easygoing, nic się nie dzieje, także wszystko mają, wiesz, na luzie. Tak, nie spinają się w ogóle niczym. Okej, to mam teraz takiego w głowie takiego Australijczyka wyluzowanego, otwartego, tak. Otwartego, ale z drugiej strony no, myślę, że ja też mogłabym uchodzić za taką dość niegrzeczną osobę, tak jak mówisz, tak. Dlatego, że ja też jestem raczej bezpośrednia, staram się nie ranić ludzi i być dyplomatyczna, ale faktycznie wydaje ale mi się... Tak, takim szczerym, że tak powiem, tonie. Tak. No tak, to znaczy faktycznie jest tak, że w Australii jakby ludzie nie powiedzą ci tego, co myślą od razu, tylko bardzo
i zachowają to dla siebie, bądź, że tak powiem, przemilczą ewentualnie. Okej. A pamiętasz swój pierwszy dzień w Australii? Pamiętam, aczkolwiek ja zaleciałam dość późno, także poszłam od razu spać, bo to też była taka różnica czasowa i ja akurat leciałam też 30 parę godzin samolotem, także to była taka długa wyprawa. A taki dzień pierwszy prawdziwy był bardzo słoneczny, ja przyjechałam w grudniu i to właśnie był taki duży kontrast, bo wylatując z Polski takiej no dość jeszcze chłodnej, tak? Po prostu spotkałam się z takim gorącym ciepłem, 30 stopni. W grudniu? Było... Tak, w grudniu. Okej. Także to było takie miłe zaskoczenie. Poszłam na zajęcia jogi i tak właśnie spędziłam ten dzień. No, powiem szczerze tak, ja nie jestem wielką fanką zimna, także już mi się podoba. Samo wyobrażenie. A mogłabyś powiedzieć coś o tradycjach albo zwyczajach Australijczyków? Miałaś okazję, żeby to zaobserwować? Na przykład w czasie, bo mówisz, że przyleciałaś w grudniu i zastanawiam się, tak, czy miałaś okazję zaobserwować, jak oni świętują na przykład Boże Narodzenie? Tak. Także ogólnie to jest właśnie taka też dość duża różnica, ponieważ jakby w ogóle, że tak powiem, sam fakt, że te święta są w takim okresie letnim, brak śniegu, brak właśnie atmosfery, nadają w ogóle inny charakter tej okoliczności. Tak bym to ujęła po prostu tak, że jest jakby tak mniej rodzinnie, mniej słowiańsko, nie ma takich utartych schematów, na przykład tam 12 potraw na stole, czy tam zaangażowania się właśnie w przygotowanie tego wszystkiego. To jest też wiadomo kwestia indywidualna, ale mi na przykład tego trochę brakowało, tak szczerze powiem. Bo jednak tak święta Bożego Narodzenia w okresie letnim, to tak troszkę... No, dziwnie. Zwyczaiłam jednak do takich, wiesz, typowych świąt z Kevina samego w domu, gdzie po prostu padał śnieg. A tu po prostu ludzie, wiesz, imprezują, jest ciepło. Plaże. Tak, dokładnie. Tam chyba... Z tego, co wiem, to nawet święty Mikołaj jest przedstawiany w takim stroju surfera i razem z uniferami. Na przykład też zdziwiło mnie na przykład to, że było dużo jakichś tam lampek powywieszanych na właśnie różnych domach. I tak pomyślałam, kurczę, to w ogóle nie pasuje nawet. No właśnie, z drugiej strony, co mają zrobić? Jak ich dosięga to w takiej porze roku, to... Tak. To nie ma innego wyjścia, ale ja się śmieję dlatego, że trochę umiem sobie to wyobrazić, dlatego że kiedyś dawno, dawno temu właśnie na Instagramie obserwowałam jedną dziewczynę, która była z Australii i do tej pory pamiętam, że ona miała taką małą córeczkę i właśnie były święta Bożego Narodzenia i dokładnie to, o czym mówisz, ja mogłam zobaczyć na własne oczy, przynajmniej na Instagramie i też było mi tak... Dziwnie z tym, że u nas było właśnie zimno, może niekoniecznie był śnieg, ale no wiadomo, jak u nas się obchodzi te święta Bożego Narodzenia, a tam po prostu wszyscy poszli. Upał, tak, jest po prostu gorąco, to jest taki akurat prawie pik takiego, wiesz, lata, także to jest no nie do pomyślenia dla mnie to było na początku. I tak wiesz, no przyzwyczaiłam się w końcu, ale ta właśnie święta nie są aż tak odczuwalne, nie ma takiej, takiej atmosfery, takiej typowo, wiesz, takiej świątecznej. To podobnie pewno. Tak jak tutaj w Ameryce, ja tylko wtrącę, że właśnie rok temu, ty przyleciałaś do Australii, ale ja przez to, że jestem tak przywiązana do tej tradycji, nawet nie wiedziałam, że aż tak, to robiłam wszystko, żeby przylecieć na święta Bożego Narodzenia do domu, ale jeszcze tutaj w Wigilię byłam. No i wydaje mi się, że to jest taka domena Polaków, że aż tak bardzo obchodzimy te Boże Narodzenie. Tak. Bo tutaj ludzie też dużo większą wagę przywiązują na przykład do święta Dziękczynienia, a święta Bożego Narodzenia są takie... Patrz, to nie wiedziałam nawet o tym, także to jest też ciekawe dla mnie dość.
Tak. Tutaj ludzie naprawdę święto dziękczynienia to jest coś dla nich naprawdę wyjątkowego. A Boże Narodzenie, no u mnie w rodzinie, w której ja wtedy, z którą wtedy mieszkałam, to było takie, no możemy zjeść coś wyjątkowego, ale bez przesady. A skoro już jesteśmy przy jedzeniu, to Australijczycy mają coś takiego typowo bożonarodzeniowego? Wiesz co, właśnie nie ma czegoś takiego typowo świątecznego. Mhm. Z tego co wiem, to po prostu jest tam jakiś tam indyk pieczony z warzywami, ale jakby nie ma takiego, wiesz, takiego typowego jakiegoś typowej potrawy. Także... No i to jest też taki właśnie coś, co mi nie pasowało. Gdzie jest to 12 potraw? Mm-hmm. Gdzie jest, wiesz, to wszystko? No, także niestety nie. Okej. Okay. A tak ogólnie to co się je w Australii? Wiesz, z tego względu, że akurat to jest taki dość różnokulturowy kraj. Szczególnie właśnie Melbourne jest takim miastem, gdzie jest bardzo dużo różnych osób, różnej właśnie narodowości. To są po prostu kuchnie przeróżne, no, od indyjskiej po jakieś właśnie z innych stron świata. Także naprawdę można tu spotkać naprawdę każdą kuchnię możliwą. A próbowałaś coś takiego typowego z Australii? Mają coś takiego? Typowego, takiego niespotykanego myślę, że nie spotkasz nigdzie na przykład mięsa z kangura. To na pewno ciężko. Tak, mięso, gdzie po prostu, które możesz normalnie spotkać w każdym supermarkecie obok właśnie wieprzowiny, bądź też tam drobiu, jest po prostu mięso z kangura. Okej. I coś jeszcze? Takim standardowym śniadaniem Melbourne, czy jest na przykład jakby kanapka z takiego właśnie chleba na zakwasie, na to masz awokado, wędzonego łososia, jajko i taki sos właśnie musztardowy. Okay. Także to jest niestandardowy. Takich, wiesz, typowo australijskich potraw nie ma dużo. Także to jeszcze właśnie takie ciasto nazywa się Lamington Cake. Taki kopt po prostu w czekoladzie i obtoczony w kokosie. Tak, to by było na tyle. Powiem wprost, że to nie jest taka właśnie bogata kuchnia tradycyjna Australii. A ty jako dietetyczka widzisz jakieś takie tendencje w kierunku tam wegetarianizmu czy weganizmu, czy raczej ludzie są mocno mięsożerni? Powiedziałabym, że akurat to się plasuje na podobnym właśnie poziomie jak w Polsce. I w ogóle jakby teraz coraz więcej osób przechodzi na weganizm, także tu jakby też zgodnie z tym właśnie ruchem New Age i takim właśnie tego też ludzie właśnie przechodzą na weganizm czy wegetarianizm, ale to też nie jest taka reguła. Dużo osób normalnie spożywa mięso i myślę, że tak to by się wypośrodkowało pół na pół. Wśród może młodszych osób na pewno większość, że tak powiem, nie jada mięsa. A jak już wspomniałaś o tym mięsie kangura, to miałaś okazję go popróbować? Nie odważyłam się, ale słyszałam, że jest dość podobne do wołowiny. Także taki właśnie bardzo czerwone, zbite, zwarte i takie ciężkie. No, myślę sobie, że moi odbiorcy już mieli okazję przynajmniej myślami przenieść się w naprawdę różne zakątki świata i zdecydowanie mięso z kangura i mięso z... W Colorado też rozmawiałam z Natalią i tam było mięso z łosia, z tego co pamiętam. Nie, z bawoła, przepraszam, z bawoła. Mięso z łosia było w Norwegii, także... No, różne rzeczy się dzieją, ale powiem Ci szczerze, że faktycznie budzi to jakieś takie obawy. Jest to tak dla nas odległe, że sama nazwa jest taka mocno zastanawiająca. Chodzić
Mięso z kangura? Czy... Mm-hmm. No tak. No tego się zazwyczaj u nas nie jada, prawda? Ale to jest kwestia po prostu kultury, mi się wydaje. I no, wiesz, jak ktoś już jada zwierzęta, no to... No oczywiście. To nie jakie, prawda? I to też przecież, jeżeli się urodziłaś w Australii, to jest dla ciebie dokładnie tym samym mięsem, co dla nas kurczak i dokładnie. Wydaje mi się, że dla ludzi jest to zupełnie normalne. Tak, nie ma co kategoryzować, bo to jest, no wiesz... właśnie, no właśnie. No. A jakbyś w ogóle określiła styl jedzenia i styl życia Australijczyków? Czy oni uprawiają dużo sportu, czy odżywiają się zdrowo? Jak to wygląda? Oni raczej dbają o siebie, wiesz co, są takie też popularne właśnie różne imprezy, okoliczności sportowe, między innymi na przykład właśnie na Dzień Australii, bodajże 25 stycznia, 26, się upewnię, nie chciałabym popełnić błędu, 26, tak, także właśnie są takie ceremonie różne sportowe, na co dzień również są aktywni, tutaj właśnie różnego rodzaju aktywności sportowe, a jeżeli chodzi o odżywianie się, to zdecydowanie jest to większy odsetek ludzi otyłych. Wow. Wydaje mi się, że jest na podobnym poziomie co w Ameryce. Nie Naprawdę? Chcę skłamać, ale tak mi się wydaje, że może troszkę mniej, ale bardzo podobnie, bardzo podobnie. No to powiem ci, że jestem w szoku, dlatego że mi Australia się kojarzy z długowłosymi blondynami surferami, ale kompletnie sobie jakoś tak nie kojarzyłam tamtych stron świata z otyłością. Jak myślisz, skąd to się w ogóle może brać? Wiesz, no mi się wydaje, że na pewno poziom życia, który jest dość wysoki, dostęp do wszystkiego, to też, wiesz, że tak powiem, powoduje, że ludzie raczej no jedzą więcej, prawda? Nie patrzą za bardzo na to. Także myślę, że podobnie właśnie jak w Ameryce, to tak to wygląda. W Polsce na pewno właśnie widzi się mniej tych osób z nadwagą niż tutaj. No to też, to też jest ciekawe spostrzeżenie, dlatego że wydaje mi się, że często ludziom w Polsce Ameryka czy takie odległe kraje jawią się jako kraje takie bardzo rozwinięte, a okazuje się, że pod niektórymi względami Polska naprawdę wychodzi o wiele lepiej. No tak też mi się właśnie wydaje, że Polska akurat jest naprawdę na dobrym poziomie pod tym kątem. A widzisz jakieś takie, jak w ogóle wygląda kwestia świadomości żywieniowej u Australijczyków? Oni mają wszczepione jakieś takie zasady, powiedzmy, zdrowego żywienia, czy... No bo tak jak mówisz, że są otyli, to próbuje się doszukać jakichś takich głębszych powodów tego stanu rzeczy. Wiesz co, wydaje mi się, że świadomość jako taka jest. Zresztą wydaje mi się, że jakby też u nich taka świadomość dość wcześnie przyszła, na przykład w Polsce, wiesz, jak jeszcze u nas, że tak powiem, były te czasy po komunizmie, gdzie raczej nikt nie myślał o tym, czy coś jest zdrowe, czy nie, po prostu tak jak było, tak się jadło. Tutaj raczej wydaje mi się, że świadomość jest większa i jakby ludzie mają, wiedzą po prostu, jak jeść. Ale no właśnie, pytanie skąd? Skąd? Powiem ci, że nie znam na to pytanie odpowiedzi. Wydaje mi się, że to właśnie się bierze może z większego właśnie, jak powiedziałam, komfortu i... Dobrobytu. Tak, dokładnie, dobrobytu, tak. Tak jest. No. No, no to naprawdę mnie zadziwiłaś. W życiu bym nie powiedziała, że tak się może dziać w Australii. Mnie też to zdziwiło, ale nawet z koleżankami, wiesz, sprawdzałam taki ranking. I z tego, co widziałam, właśnie Australia była dość wysoko. Także obok Ameryki. Ale powiedziałaś na początku, że zajmujesz się zaburzeniami odżywiania i jestem ciekawa, czy
zajmujesz się bardziej grupą polską, czy pomagasz Australijczykom? Ja akurat teraz ze względu na sytuację pracuję zdalnie i pracuję akurat z polskimi pacjentami, także bardziej w tą stronę. Okej, bo zastanawiałam się, że w takim razie skoro jest tyle otyłych ludzi, to może też pojawiają się właśnie jakieś problemy w stylu kompulsywnego objadania się. Pod tym kątem. Tak, może jakieś bulimie? Wiesz co, nie miałam doświadczenia, powiem wprost, akurat z wieloma osobami w Australii, właśnie z tymi zaburzeniami, więc ciężko mi stwierdzić. No tak. Aczkolwiek, jeżeli miałabym powiedzieć, to wydaje mi się, że tu jednak przyczyna główna tkwi właśnie w dobrobycie, niżeli. To jest też kwestia bardzo indywidualna, prawda? No pewnie. No to jest tak, wiesz... To też nie jest tak, że można wskazać palcem na ulicy osobę, tego nie widać to często. Osoba, dokładnie. Co osoba to po prostu jest inne źródło tego wszystkiego. Pewno. No dobrze, a miałaś jakieś takie kulinarne odkrycie w Australii, oprócz tego mięsa w kangura? Jakiś taki deser, a może potrawa, której nigdy nie spotkałaś wcześniej, a naprawdę ci zasmakowała? I tutaj właśnie nie zaskoczę cię niczym ciekawym, ponieważ właśnie przyjeżdżając tutaj, jak powiedziałam ci, miałam ten pech, że jakby to był już ten okres właściwie pandemii nadchodzącej i nie za bardzo gdzie wychodzić. Także nic takiego, co by mnie zszokowało na pewno, to tym się nie podzielę. A jak to teraz wygląda w Australii? Restauracje są pozamykane? Są pozamykane. Mieliśmy właśnie, wychodzimy w sumie z tego lockdownu, który trwał prawie 6 miesięcy. Aktualnie mamy prawie 0 przypadków, więc jakby wszystko już wróciło do normy. Powoli się otwierają różne restauracje, także myślę, że w przeciągu miesiąca wszystko powinno już być tak prawie normalnie. No właśnie, u nas było coś podobnego zastosowane. Ja porównuję to z sytuacją w Polsce, bo rozmawiałam nawet ostatnio z mamą, że znowu zamykają rzeczy, jakieś teatry i tak dalej. No a u nas było dokładnie tak samo jak u ciebie, że tak naprawdę od marca prawie wszystko było pozamykane. Dopiero od niedawna... Tak, czyli po prostu jakby oni mają teraz tą drugą falę, podczas gdy jakby wychodzimy z tego. No. Tak, dokładnie. A jak sobie radzicie z tymi pożarami? Czy ty mogłaś jakoś to naocznie zaobserwować? Wiesz co, także jeżeli chodzi o pożary, to akurat one miały miejsce tak jakby dość blisko mnie, ale jakby nie widziałam ich na oczy, aczkolwiek całe miasto było w smogu i to było bardzo wyczuwalne, także naprawdę były takie momenty, że stopień właśnie tego zanieczyszczenia powietrza był na poziomie wręcz krytycznym. Przerażające to. Tak, to było naprawdę ciekawe, naprawdę. Nie polecam nikomu. A też mieliście taką, bo teraz tutaj w Ameryce jest bardzo dużo pożarów w Kalifornii i co chwilę są zdjęcia takiego wręcz pomarańczowego nieba. Też tak to wyglądało, czy po prostu był smog? Było też takie właśnie niebo właśnie pomarańczowe, także to też. A jak to było takie niepokojące. A jak to w tym momencie wygląda? Wiesz co, jeżeli właśnie, bo właśnie wychodzimy z okresu zimowego, który trwa w sumie już od czerwca. Tak naprawdę jest spokojnie, bo z tego co wiem, to jakby te pożary pojawiają się cyklicznie w Australii, co właśnie czas w tym sezonie letnim. Mam nadzieję, że nie będzie tego w tym roku, bo to naprawdę nie było nic ciekawego. Ale jak są takie po prostu bardzo wysokie temperatury, to faktycznie te pożary są. Tego to jest chyba nieuniknione. No tak.
No ale mówiłaś, że skoro wygląda zima w grudniu, to znaczy lato tam w grudniu wygląda tak, że ludzie idą na święta bożonarodzeniowe na plażę, to jak wygląda w takim razie zima w Australii? Teraz tak, to wszystko zależy od regionu, w jakim się znajdujemy, bo akurat Melbourne jest takim dość miastem, gdzie temperatura, to się nawet śmieją ludzie, że masz cztery pory roku w ciągu jednego dnia, bo jest strasznie zmienna i jest to też taki rejon najbardziej chłodny ze wszystkich w ogóle w Australii. Ale zima też nie jest taka ciepła, jakby się mogło komuś wydawać. Także takie temperatury wahają się mniej więcej w przedziale 0 stopni, czasem do 4, na przykład 5. Także potrafi być bardzo chłodno, szczególnie, że jakby w Australii domy nie mają w ogóle kaloryferów. No tak. I ściany są dość cienkie i to naprawdę czasem potrafi być dość zimno. No właśnie, w takich miejscach, gdzie ludzie raczej są przygotowani na wyższe temperatury, często jest taki problem. Pamiętam, jak moja koleżanka robiła Erasmusa w Hiszpanii i było dokładnie tak samo. Ona była na południu, więc nikt tam nie myślał o żadnym ogrzewaniu. No tak. I przyszło parę takich tygodni, gdzie naprawdę było chłodno i wtedy zaczyna się spory problem, dlatego że my sobie nie wyobrażamy tego problemu, bo jednak w każdym polskim domu jest kaloryfer albo jakiś piec, a tam nie ma nic i przynajmniej ta moja koleżanka, pamiętam jak mi wysyłała zdjęcia, że dosłownie siedziała przykryta kocami i nie można było nic zrobić. Tak, to tu jest właśnie podobnie. Co prawda są te właśnie aircony różne, które dają ciepło powietrze, ale to mówię, nie każdy ma je w domu i czasem naprawdę można nieźle zmarznąć, jak właśnie nadchodzą takie okresy zimowe. Także no tak, też dużo ogólnie jest takich dni deszczowych, czasem angielska pogoda, ale jak powiedziałam, na przykład potrafi być tak, że z rana jest deszczowo, potem znowu jest słońce i taka wiosenna, po prostu ciepła, ciepła atmosfera, a potem po godzinie znowu pada deszcz i tyle. Tak, strasznie, strasznie zmienna. A tobie jako Polce czegoś tam brakuje pod względem kulinarnym? Czy macie na przykład jakieś polskie sklepy? Ja akurat mam to szczęście, bo ja mieszkam od razu obok polskiego sklepu i to tak chyba dość dobrze wyposażonego. Także po jakimś tam czasie, kiedy właśnie nie jadłam takich polskich produktów, to chętnie tam zachodziłam i kupowałam sobie jakieś ogórki kiszone albo jakieś takie typowe polskie potrawy. Wiesz co, ja ogólnie dużo bardzo gotuję w domu. Jestem taka gotująca i jakby moje potrawy też, które gotuję, często są w takim polskim charakterze, więc mimo że to bardzo tego nie brakuje, są też możliwości, bo właśnie są sklepy polskie, gdzie można nabyć różne produkty, takie już naprawdę wszystko, co tylko chcesz. Także jeżeli chodzi o żywność, to raczej mi nie brakuje. A jest coś z innych pól, czego ci brakuje? Wiesz co, tak. Był taki czas, że brakowało mi na przykład rozmowy po polsku, bo nie miałam tak naprawdę żadnych znajomych z Polski tutaj i to było takie dość, no jakby czułam, że nie mogę się do końca wyrazić. Tak, jakby po angielsku mówię dobrze, ale jednak no polski to jest wiadomo mój język ojczysty, więc czasem mi brakowało tego. Nie ukrywam. A jak wygląda, jak wygląda w ogóle grupa Polaków tam? Bo skoro mają polski sklep, to znaczy, że ta społeczność musi być w miarę duża, bo inaczej takiego sklepu by nie było. Tak, to jest w ogóle dość ciekawy temat, bo taka społeczność się nazywa Polonią tutaj w Melbourne. I najczęściej są to osoby, które przyjechały do Australii na przykład w latach 80., czyli już dawno temu. I te osoby są już tak bardzo w tą kulturę, jak się mówi, wrośnięte, że jakby no tak tworzą takie społeczności swoje,
czuję się tą polską atmosferę. Mhm. Tak, ale są to zazwyczaj właśnie ludzie starsi. Mhm. Tak, no tutaj przynajmniej w Nowym Jorku też dokładnie taki sam jawi się obraz Polonii. To Tak. Są ludzie, którzy tutaj już naprawdę są latami. I raz mi się zdarzyło, że poszłam do sklepu i pani dosłownie, wiesz, wypytywała się mnie i mojej siostry, jak wygląda teraz Polska, bo często tacy ludzie nie byli w Polsce już przez lata, więc to jest taka specyficzna bardzo atmosfera. No tu jest właśnie też podobnie. To z racji jakby takiego dużego dystansu nie jest łatwo jeździć, wiesz, z Australii do Polski często. No właśnie. Aczkolwiek właśnie zauważyłam, że oni dzielą się na takich, którzy, że tak powiem, nie mają sentymentu i nie żałują, że wyjechali, bądź właśnie takich, którzy na przykład jednak woleliby nie wyjechać i wrócić. A na przykład jest już za późno, bo mają dzieci i mają takie możliwości. No, także tak to wygląda. A jak właśnie jest w Nowym Jorku? Czy tak samo właśnie jest taki podział, zauważyłaś? Czy jak to? Wiesz co, tak, na pewno jest tutaj część takich osób, które wydaje mi się bardzo tęsknią za Polską. I odniosłam wrażenie, że im starsi to są ludzie i im dawniej wylecieli, tym bardziej za tą Polską tęsknią. O, patrz. I tak, i wydaje mi się, że to są już właśnie tacy ludzie, tak jak powiedziałaś, że oni już za bardzo nie mają nawet do czego wracać, bo opuścili tą Polskę tak dawno temu, założyli tutaj jakąś swoją działalność i mają całą rodzinę tutaj, że nie za bardzo już mają powody, żeby wrócić. Tak, dokładnie, dokładnie, tak jest. A właśnie, a jak na przykład ty się czujesz tam na miejscu? Tęsknisz, czy jak ty postrzegasz siebie? Wiesz co, ja tutaj jestem od maja zeszłego roku, więc jasne, że tęsknię, ale byłam w grudniu w domu na Boże Narodzenie i trochę się podładowałam. Teraz może nie o tyle tęsknię tak bardzo, bardzo, natomiast gdzieś tam przeszkadza mi fakt tego, że są pozamykane granice i nawet nie mam możliwości teraz wyjechania do domu, więc to jest takie trochę uciążliwe, bo wiem, że praktycznie no teraz na święta też nie będę miała takiej możliwości. A ty planujesz wrócić na święta, czy zostajesz w Australii? Oj nie. Chyba nawet nie będę mogła, wiesz, bo granice są zamknięte, więc jakby to wchodzi w ogóle w grę. Myślę, że po prostu już przeczekam ten okres tutaj. Nie będę sobie tak serwowała takiej podróży dalekiej. No właśnie, bo to też jest stresujące, nie wiadomo, szczególnie teraz ze względu na sytuację, jaka jest w Polsce. Tak to jest. Nie wiadomo, czy mogłybyśmy wrócić do Australii, ja do Ameryki. Też tak. Tak. A powiedz mi jeszcze z tą wizą, jak ubiegasz się o taką wizę, to na ile ona jest lat czy miesięcy, jak to wygląda? Masz różne rodzaje wiz i to w zależności właśnie od tego, o jaką się ubiegasz, to jakby one mają różne okresy i długości trwania. Moja akurat wiza była na rok, z tym, że ja akurat teraz się właśnie staram o jej przedłużenie. Ze względu na tą właśnie sytuację pandemiczną. Ale no tak, zazwyczaj dla Polaków takie wizy są na rok czasu. I w ciągu tego roku możesz pracować, czy to jest taka ala wiza turystyczna? I tu właśnie zależy już od typu wizy, bo niektóre właśnie wizy są takie typowe właśnie do pracy i na przykład są też studenckie wizy do właśnie uczenia się tutaj, także zależy od typu, ale takie typowo wakacyjne też są. Są chyba nawet 3 czy tam 6-miesięczne. I duże są koszty starania się o taką wizę? Dokładnie już nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu, ale wydaje mi się, że 2000 złotych.
I to jest koszt wizy na rok, tak? Tak myślę, tak. Musiałabym pewnie też, bo zapomniałam dokładnie. Okej, okay, a wylot, jak to wygląda z lotami? Z lotami w zależności od tego, gdzie kupisz bilet, czy uda ci się po jakiejś fajnej okazji, bo ceny są naprawdę jakby różnice tych cen są tak bardzo rozpięte, że ciężko jest tak powiedzieć. Ale myślę, że w granicach 5000 złotych. W jedną czy w dwie strony? W jedną stronę. No to już jest spory wydatek. Tak. Ale za 3 też można dostać, mi się wydaje. Za 3000 też to jest to możliwe. No dobra, ale załóżmy, że ktoś już pozbierał te pieniądze, ubiegał się, dostał tą wizę i co byś polecała zobaczyć tam? Co zrobiło na tobie wrażenie? Powiem ci tak, ja właśnie miałam tego pecha, jak powiedziałam, że przyjechałam w dość nieciekawym czasie. Jeśli mam komuś polecić, to na pewno myślę, że Sydney jest, w mojej opinii oczywiście, bo są podzielone opinie, Sydney jest lepszym kierunkiem. Także tam akurat różnego typu plaże, naprawdę o wiele, no są moim zdaniem ciekawsze tereny niż właśnie w Melbourne. Okej, okay, czyli kierujemy się na Sydney. A powiedz mi, czy twoje żywienie jakoś się zmieniło, odkąd tam poleciałaś? Na pewno mam dostęp do większej ilości produktów. O właśnie, bo produkty są paradoksalnie często tańsze, takie typowo zdrowe. Na przykład często jakieś tam produkty, które w Polsce były dopiero co nowością. Na przykład? One są na przykład mleka roślinne. Na przykład, które kosztują tam często pod 70 zł. Tutaj na przykład są za jakieś takie, wiesz, groszowe sprawy. To są na przykład dolar albo nawet czasem mniej niż nawet 1 dolar. Także to jest na pewno właśnie taki przykład produktu, który w Polsce byłby droższy niż tutaj. Różnego rodzaju, po prostu mam wrażenie, że tu jest większy wybór, chociażby na przykład pieczywa bezglutenowego. W Polsce raczej tego nie ma. Także myślę, że to tak właśnie głównie takie produkty właśnie z tej listy zdrowych. A jak wyglądają ceny warzyw i owoców? Czy ogólnie jedzenie zdrowo jest tam drogie? Jakby chciało się bazować na takich nieprzetworzonych produktach w stylu właśnie warzywa, owoce, jakieś płatki owsiane czy strączki? Wiesz co, ja w ogóle zawsze uważałam, że jedzenie zdrowe nie jest drogie. No ja podzielam, w Polsce podzielam tą opinię. A w Polsce, a to ciekawe, widzisz, bo tu na przykład wydaje mi się, że również warzywa jak się kupuje i jakby wie się coś, co kupić i nie patrzy tylko na produkty organiczne, ale na przykład wie się dokładnie co i gdzie kupić, to często wydaje się mniej niż na standardowych takich zakupach, nie patrząc na przykład na jakość. Tak mi się wydaje, jak to widzę. W Polsce tak samo zresztą. A jak ty to widzisz? Wiesz co, no tutaj z mojej perspektywy jest tak, właśnie miałam się ciebie spytać, czy w Australii też jest taki mocny podział na produkty organiczne i nieorganiczne? Wiesz co, są specjalne sklepy na pewno, ich jest dużo, właśnie z organiczną żywnością. I też właśnie razem z tym takim boomem na, wiesz, zdrowe odżywianie się, dużo ich powstało. W marketach też masz jakieś tam specjalne działy właśnie z tymi produktami organicznymi. Także jest ten podział widoczny. Jest ten podział, aczkolwiek nie wiem, może to po prostu jestem ja, bo ja już jakoś tam mniej niż kiedyś na to patrzę w taki sposób. Jakby też mniej tego zauważam, rozumiesz chyba, jak to działa. Tak. No tutaj w Ameryce jest też taki bardzo mocny podział na to i jest bardzo silny trend,
Wydaje mi się, że im dana osoba ma więcej pieniędzy, tym bardziej o to dba. Natomiast ma to tutaj jakieś podstawy, dlatego że o tyle co o ile w Polsce te zaostrzenia nawet o taką normalną żywność nieorganiczną są dość wyśrubowane, to tutaj faktycznie różnica między organicznym a nieorganicznym jest duża. Natomiast te ceny, no wiadomo, też troszeczkę się różnią. Także to już zależy od tego, kto na czym kładzie jakiś szczególny nacisk. Tak. No ale to powiem Ci, że bardzo wszystko ciekawe, co mówisz. Zupełnie miałam inny obraz Australijczyków, ale dalej jestem ciekawa tego kierunku. Jakbyś miała podsumować, czy warto, czy nie warto, to jakbyś to opisała? To zależy tak naprawdę, czego ktoś szuka, bo to jest główne pytanie. Ja powiem tak, jakby nie chcę brzmieć pesymistycznie, bo absolutnie doceniam tutaj każdą chwilę, którą mogą spędzić, aczkolwiek osobiście uważam, że jakby w moim przypadku jakby wysiłek i starania, żeby tu przyjechać, były troszkę nieproporcjonalne do tego, co tutaj spotkałam. Po prostu mam wrażenie, że jakby bywałam w lepszych miejscach. To jest moje osobiste odczucie. Także tak trochę właśnie to było takie zderzenie się z taką rzeczywistością i takimi właśnie słowami ze strony znajomych, że zazdroszczą mi, że tu przyjechałam, bo faktycznie dużo osób chce tu przyjechać i jakby widzi Australię jako taki, wiesz, niebo na ziemi. Ale też tak nie jest. Też tak nie jest do końca. Jest fajnie, jak ktoś po prostu szuka przygody i szuka, że tak powiem, jakichś fajnych wrażeń, to jak najbardziej tak. Może jak ta pandemia minie i już będzie w miarę normalnie, bo jak jest też pozamykane, wszystko też ciężko tak do końca się odnieść do tego. Tak, ale myślę, że warto na pewno. No właśnie miałam powiedzieć, że po prostu trafiłaś pewnie w taki dość specyficzny okres. I ciężko to obiektywnie stwierdzić, bo jak nie możesz pójść do restauracji, posmakować tego wszystkiego, trochę tak tym jest. Normalnym życiem, to też odbiór jest zupełnie inny. Tak, ale mam, wiesz co, po prostu dużo znajomych, którzy przyjechali wcześniej, bądź już są od paru lat i bardzo sobie chwalą, także ja myślę, że to jest naprawdę kwestia indywidualna, ale jak ktoś szuka, jak powiedziałam, przygody, bądź chcę czegoś doświadczyć, to zawsze, zawsze jest dobrze, wiesz, popodróżować i przekonać się samemu, bo to no jest jasne. Zawsze, oczywiście, że tak. Zawsze jest jakaś inna perspektywa i ja jestem tego zdania, że każda podróż uczy czegoś innego. Tak. Także nawet jakby miała nauczyć tego, że w Polsce czujesz się lepiej, to warto ją odbyć. To jest bardzo dobre podsumowanie, to jest bardzo dobry właśnie punkt, to co powiedziałaś teraz. Zgadzam się i podpisuję się pod tym całkowicie. No to super. Dobra Ola, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że moi odbiorcy już wiedzą troszeczkę więcej na temat Australii. Ja sama dowiedziałam się dzisiaj dużo, także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do usłyszenia. I jeszcze raz dziękuję. Pa, pa. Na razie, pa, pa, pa. No. Także o Australii wiecie już trochę więcej niż wcześniej. Mam nadzieję, że rozmowa Wam się podobała. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać. Możecie to zrobić albo na moim Facebooku Witalna przez 2T, albo na mojej grupie na Facebooku Kinga Wittenbeck Witalna, albo po prostu skomentować najnowsze zdjęcie na Instagramie lub też napisać mi wiadomość prywatną. Pamiętajcie, że Wasz odzew ma naprawdę realny wpływ na moją działalność. Robię to wszystko dlatego, że sprawia mi to ogromną frajdę, ale chcę też robić to tak, żeby przynosiło Wam to jak największą wartość. Także każda Wasza wiadomość mnie uskrzydla, uszczęśliwia i czekam na nie bardzo, bardzo mocno.
W tym momencie już pożegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i do usłyszenia za tydzień.